Witajcie! Czy wiecie, co to jest romb? Dzisiaj powtarzamy z babką z Majcy w 10 minut najważniejsze informacje o tej figurze. Zaczynajmy! Jak byłam w podstawówce, to nasza nauczycielka powiedziała, że romb to jest taki kopnięty kwadrat. No i zapamiętałam to na dość długo, dzisiaj wam to pokazuję, że romb to jest kopnięty kwadrat. Dlaczego kopnięty i dlaczego mówimy, że to jest kopnięty akurat kwadrat? Bo jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równej długości. A. Zobaczcie. Skoro to jest równoległobok, to jego pole na pewno możemy policzyć tak jak pole równoległoboku, czyli pole rombu to jest A razy H. Ale to jest taki szczególny równoległobok, tak? Już powiedzieliśmy, czyli wszystkie jego boki są równej długości. Wobec tego ma on jeszcze taką własność, zobaczcie, z przekątnymi. Przekątne w rombie, jak narysujemy, to one przecinają się w połowie i pod kątem prostym. Oznaczamy je zazwyczaj D1, D2, może oznaczaliście je PQ. I jak tak sobie oznaczamy przekątne, czyli zapamiętujemy, przekątne w rombie przecinają się w połowie i pod kątem prostym. I dzięki nim możemy policzyć pole tego rombu, że to jest D1 razy D2 przez 2. No i teraz w zależności od tego, co będziecie mieli dane w zadaniu, to będziecie sobie korzystać albo z pierwszego, albo z drugiego wzoru. Ważne, żebyście zapamiętali te dwa wzory, ponieważ nie będziecie mieć tablic z wzorami, tak jak jest to na maturze. Na egzaminie ósmoklasisty wszystkie wzorki, które są potrzebne do rozwiązania zadań, mają być w waszej głowie. Zobaczcie teraz, jakie są zadania egzaminacyjne właśnie z tą figurą. Pierwsze zadanie, jakie dla was przygotowałam, to jest z arkusza z 2020 roku. Kontr ostry rombu ma miarę 60 stopni, a bok tego rombu ma długość równą 4. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. To na pewno już rozwiązywaliście jakieś arkusze egzaminacyjne, wiecie, że jest taki typ zadań jak prawda-fałsz. Macie zdania, macie określić, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. No to tak, narysujmy sobie taki rysunek pomocniczy, czyli wiem, że mam romb, kąt ostry rombu, czyli tutaj jest 60 stopni, bok tego rombu ma długość równą 4, czyli mam wszędzie 4 cm. Teraz zobaczcie, no w rombie mamy dwie przekątne, to jest ta krótsza. Krótsza przekątna dzieli ten romb na dwa trójkąty równoboczne, prawda czy nieprawda? No zobaczcie, tu na pewno jest 4 i tu na pewno jest 4. Teraz, ponieważ 60 stopni mamy tutaj, to jaką miarę będziemy mieć na przykład tutaj, tego kąta? Jaka jest miara tego kąta? No, musimy powiedzieć tak, aha, ten trójkąt, który teraz zaznaczę, jest trójkątem równoramiennym, tak? Bo mamy tutaj 4 i 4, dwa ramiona ma takie same. To pamiętamy, że w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są takie same, czyli tutaj mamy zielony kąt, taka sama miara będzie z tej strony. Przypominamy sobie, że miara wszystkich kątów w trójkącie to jest 180. Czyli jak od 180 odejmujemy 60 w tym jednym wierzchołku, to zostaje nam 120. I te 120 stopni ma się równo podzielić na dwa kąty, czyli będzie 60 stopni. Czyli zobaczcie, tu jest wobec tego 60 i tutaj też jest 60. Teraz tą samą historię powtórzylibyśmy z drugiej strony. No bo skoro tu jest 60 stopni, to tutaj też jest 60 stopni, tak? Bo te dwa kąty zawsze będą takie same w równoległoboku, no to zostaje nam powtórzyć analogiczne rozumowanie i udowodnić, że tu jest 60 stopni i 60 stopni. A trójkąt, którego wszystkie kąty to mają po 60 stopni, jest trójkątem równobocznym. Czyli tak, prawda, krótsza przekątna podzieliła ten romb na dwa trójkąty równoboczne. Pole tego rombu jest równe 8 pierwiastków z 3. No to teraz tak, powiedzieliśmy, że mamy tam dwa wzory na pola, ale zobaczcie, tutaj mamy tak, tylko jedną przekątną, nie mamy drugiej, więc ten drugi wzór odpada. No to może ten pierwszy wzór, narysujmy sobie wysokość w tym rombie. No ale zobaczcie, wysokość w tym rombie to jest wysokość w trójkącie równobocznym. Wobec tego przypominamy sobie wzór na wysokość w trójkącie równobocznym, że to jest A pierwiastki z 3 przez 2. Nasze A to jest 4, czyli to będzie 4 pierwiastki z 3 przez 2, to jest 2 pierwiastki z 3. I teraz pole tego rombu to jest A razy H. A to było 4 razy 2 pierwiastki z 3. Czyli pole rombu 8 pierwiastków z 3 cm kwadratowych, prawda. Jeszcze raz zobaczcie, tutaj się pojawił taki wzorek na wysokość w trójkącie równobocznym. H to się na A pierwiastków z 3 przez 2. Zapamiętajcie sobie do egzaminu.
Kolejne zadanie związane z rąbem. Teraz to był próbny egzamin z CKS 2021 roku i takie zadanie było w arkuszu. Bok rąbu ma długość 17 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 30 cm. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Ok, mamy rąb. Bok rąbu ma 17. Jedna z jego przekątnych ma 30. No i teraz tak. Powiedzmy, że na razie to my nie wiemy, która przekątna, czy ta dłuższa, czy ta krótsza, będzie miała 30. Czy ta ma 30 i tu mamy po 17, czy ta ma 30. No dobra, zobaczymy, czy to jest takie ważne. No zobacz, przekątne przecinają się pod kątem prostym i w połowie, tak? Czyli jeżeli ta miała 30, to przecięło się na pół, czyli tu będzie 15 i tu też będzie 15. Tu będzie 15, tu będzie 15. Teraz pamiętamy, że przekątne przecięły się pod kątem prostym. I bardzo często na egzaminach szukamy trójkątów prostokątnych. No i zobaczcie, mamy tutaj trójkąt prostokątny. Ja go zaznaczę na kolorowo. Jak mamy trójkąt prostokątny, to będziemy korzystać z twierdzenia Pitagorasa. Co będziemy mieć w tym trójkącie? Ja go tutaj jeszcze narysuję, taki trójkąt pomocniczy. Tu jest 15, kąt prosty. Nie mamy tutaj, powiedzmy, to jest nasz x, a tu jest 17. I teraz zastosujmy twierdzenie Pitagorasa, czyli suma kwadratu długości przy prostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. To co to będzie u nas? U nas będzie tak. X kwadrat plus 15 kwadrat równa się 17 kwadrat. Czyli x kwadrat plus 15 do kwadratu 225 równa się 289. To co mamy? X kwadrat w takim razie to jest 289 odjąć 225, to jest 64. Czyli x no jest dodatni, bo to jest jakiś odcinek, długość odcinka, czyli x to jest 8. Czyli mamy x równe 8. Teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. No, w tej sytuacji też byśmy znaleźli trójkąt prostokątny, więc widzimy, że to byłby tak samo, wyszłoby nam tutaj 8 i 8. Czyli no, widzimy, że ta przekątna druga ma 16, czyli ten drugi rysunek byłby bardziej odpowiedni, ale to był rysunek tylko pomocniczy, czyli nie było tutaj znaczenia, czy to jest krótsza, czy to jest dłuższa. Ważne jest, żebyśmy zobaczyli. Obliczyliśmy tego x-a, ten x był tutaj, to była połowa długości tej przekątnej, czyli cała przekątna ma długość 16. Powiedzmy, że nazwę ją D1, to będzie 16. Ta druga D2, która była dana, to jest 30. Czyli mogę teraz policzyć ze wzoru na pole, że to jest D1 razy D2 przez 2, czyli 16 razy 30 przez 2. To mi się skróci. 8 razy 30, 240. Ja oczywiście tutaj pominęłam jednostki, ale wszystko było w centymetrach, więc pole będzie w centymetrach kwadratowych. Mamy odpowiedź B, 240 cm kwadratowych. I jeszcze takie zadanie z takiej książki Matematyka 2001. Zadanie 13. Bok i krótsza przekątna rąbu mają długość A. Mamy tutaj na rysunku. Czy podane zdania są prawdziwe? Zaznacz właściwą odpowiedź. Wysokość. No to narysuję wysokość. Zobaczcie, to jest ta sama historia, co była przed chwilą w jakimś tam wcześniejszym zadaniu, że mamy tutaj trójkąt równoboczny, jak popatrzymy. Tutaj jest trójkąt równoboczny, więc wysokość w tym trójkącie równobocznym to jest wysokość tego rąbu. Czyli H to będzie ze wzoru na wysokość w trójkącie równobocznym A pierwiastka z 3 przez 2. Czy ta wysokość jest równa a pierwiastka z 3 przez 4? Nie. Jest równa a pierwiastka z 3 przez 2. Czyli tutaj zaznaczamy, że nie. Dłuższa przekątna tego rąbu ma długość a pierwiastki z 3. No zobaczcie. Ta krótsza ma a dłuższa, zobaczymy tutaj, to jest ta odległość. Jakbyśmy popatrzyli na te dwa trójkąty równoboczne, to byśmy zobaczyli, że tak naprawdę ta przekątna dłuższa, czyli ta żółta, którą teraz zaznaczyliśmy, to jest tak.
wysokość w trójkącie równobocznym i drugi raz ta wysokość w trójkącie równobocznym. Czyli ta dłuższa przekątna, powiedzmy D1, to jest dwa razy ta wysokość. Czyli to będzie 2 razy A pierwiastka z 3 przez 2, czyli to będzie A pierwiastka z 3. Czyli tak, prawda. Pole tego rombu jest równe A kwadrat pierwiastków z 3. No to tak jak mówiliśmy. Możemy zrobić, że pole to jest A razy H, a to H wyliczyliśmy tutaj, więc to będzie A razy A pierwiastka z 3 przez 2. Czyli to będzie A kwadrat pierwiastka z 3 przez 2. Czyli to nie będzie A kwadrat pierwiastką z 3. Czyli nie.